Damian Żyliczyk, ostatnio jesteś takim najgorętszym trenerem w Polsce. Dużo się dzieje w twoim życiu. Chyba jeszcze parę lat temu się tego nie spodziewałeś, że to się wszystko tak potoczy. No się nie spodziewałem się, ale do tego dążyłem. No i cieszę się, że jest wszystko okej. Okay. Dzisiaj pierwsza twoja gala jako główny trener Knockout Promotion. Były emocje z tym związane, czy raczej podchodzisz do tego jak do pracy? Podchodzimy do tego do pracy, wiadomo, zawsze jest emocje, ale takie typowo jakby praca, tak, praca i chłodność. Przejdźmy do tych tematów, które są najciekawsze w ostatnim czasie. Michał Cieślak, o nim się mówi dużo, bo na to zasługuje. Gdyby doszło do tej walki z Myriesem Bredisa, na pewno widziałeś sporo walk Bredisa, gdzie upatruje ci swoje szanse? Szanse w trenie wygrane po prostu, tak, wychodzimy, wygrywamy i tyle, tak, tutaj nie ma co, ja tam nie będę mówić, co będziemy robić, jak będziemy robić i tak dalej, tak, jakby na razie się nie ma walki, na razie idą tylko rozmowy, tak więc na razie zostawimy na tyle. Dzisiaj stanąłeś w narożniku Krzysztofa Włodarczyka, Krzysiek tę walkę wygrał, byłeś zadowolony z jego postawy? Znaczy zadowolony, no na pewno jakiś tam jest pozytyw, tak, jest nad czym pracować. Także cieszę się, że zadawał troszkę więcej ciosów. Nie będę mówić o tych negatywnych rzeczach, które też były, ale no, cieszę się wygranej. No właśnie, tutaj się pojawia kolejny temat. Oczywiście on jest może na ten moment mało realny, ale są tacy, którzy mówią o walce potencjalnej Szpilka Włodarczyk. Gdyby do takiej walki doszło, to w którym narożniku byś stanął, czy w żadnym? W żadnym narożniku nie będę stawać. Jestem po prostu jednego, drugiego, jednak bardzo lubię pana Artura, tak, cieszę się, że z nim współpracuję. Także zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, gdyby z kolei doszło do walki Włodarczyk-Różański, bo o tej walce też się sporo mówi, jaki miałbyś plan na Łukasza tym razem? Bo ten plan, który miał Artur, wydawało się, że to jest dobry plan, tylko on nie wyszedł. Jeszcze raz powtarzam, plan tu my zostawiamy przy sobie. Jak ten plan wyjdzie, to wtedy zobaczymy. Na razie nie ma co tam gadać. Walka to jeszcze jakby... Jeszcze nie wiemy, czy w ogóle jakakolwiek będzie taka okazja, także my zobaczymy. Powiedz mi jeszcze taką jedną kwestię, bo to jest dosyć istotne. Teraz pracując w Knockoucie, pracując z zawodnikami GIA i jeszcze Michał Cieślak, który jest w Polsacie, no tych zawodników masz sporo. Czy to dla ciebie jest jakiś taki duży problem, żeby to wszystko dziś pogodzić? Czy raczej im więcej na sali zawodników, tym lepiej dla ciebie? Ogólnie uważam, że kiedy jest jakby grupa zawodników, które mają wysokiej klasy, to jakby jeden drugiego jakby pomaga, buduje i to tak naprawdę nie przeszkadzają, tylko jeden drugiemu pomaga i pomaga wchodzić im na wyższy stopień, tak jakby ich umiejętności, dlatego nie, na razie nie ma jakby takiej problemy, które można było powiedzieć. Ale rozumiem, że dzielisz to na kilka grup, no bo nie wydaje mi się, żeby, nie wiem, Szpilka przyszedł na salę z Włodarczykiem, tylko gdzieś tam to rozkładasz na kilka grup, tak? To już ja zostawię przy sobie, jak to robię. Nie mamy na razie problemu, wszystko jest dobrze, trenujemy, chłopaki zadowoleni, także jest okej. No właśnie, co takiego ma w sobie Andrzej Liczyk, że wszyscy zawodnicy, którzy z nim trenują, są tacy zadowoleni? Co wy tam robicie? O, to już lepiej trzeba zapytać o chłopaków. Tacy szczęśliwi są. Dlatego, no szczęśliwi, no mówię, ważne jest tak naprawdę, wiesz, wszystko jest ważne, sport jest taka dyscyplina tam, gdzie w ogóle jest dużo pracy i tylko praca, ale przede wszystkim musi być efekt tej pracy, tak, czyli staramy się pracować na rezultat, na wygrane, no i do tego dążymy. A tak jeszcze wrócę do tego wątku, Cieślak Bredis, gdyby doszło do tej walki, to chciałbyś wyjechać na jakiś obóz gdzieś dłuższy, żeby się od tego wszystkiego separować tylko z Michałem? To znaczy z Michałem, no, wiadomo, że będzie jakby obóz, to jakby bez dwóch zdań, że będzie obóz, jeśli nie wiemy też gdzie, kiedy i tak dalej, bo tak coś tam planujemy, mamy jakieś tam plany, ale to nie będzie tylko Michał, będzie też grupa, która pojedzie ze mną. To co, Andrzej, życzymy powodzenia, żeby wszyscy twoi zawodnicy zawsze wygrywali
i czekamy na kolejne walki, kolejne gale jako trener Knockoutu i trener Michała Cieślaka. Dobrze, będziemy się starać Was nie zawieść. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.